Adam, za nami dwie pierwsze wiosenne kolejki. Jakie wnioski z wyników, no ale też z gry Zabrzeńskiego górnika? No wnioski pozytywne, bo gdyby górnik był bardziej skuteczny, zawodnicy byli bardziej skuteczni w meczu na koronie, to pewnie górnik by miał 6 punktów, a nie 4, ale nie stracili bramki. Może ta gra jakoś rewelacyjnie nie wygląda, ale najważniejsze są punkty i. Nikt się tego nie spodziewał, że po tych dwóch meczach górnik będzie miał tylko cztery punkty do górnej ósemki no, jest prawdopodobne, że górnik w tej ósemce się znajdzie. Największe pozytywy? Największe pozytywy. No, brak straconych goli, to, to może cieszyć, bo dwa mecze na zero to z, drużyny, z drużynami bądź co bądź walczącymi o utrzymanie tak jak do niedawna górnik, choć jeszcze nic nie jest powiedziane. Brak straconych goli dobrze rokuje na przyszłość. Minusy, o którym już nawet wspomniałeś, to chyba przede wszystkim ta skuteczność, a raczej jej brak, przede wszystkim w kielcach. No tak, tu też u siebie w meczu z Arką no, mogli szybciej otworzyć wyniki i na pewno by im się łatwiej grało, i wtedy wynik mógł być bardziej okazały. Teraz czekają nas mecze z drużynami stopu tabeli, najbliższy już w piątek we Wrocławiu. Czego się spodziewasz po tej potyczce? Myślę, że górnik będzie grał z kontry i, no i może sprawić fajną niespodziankę. Wcale nie, jest, wcale nie jest na straconej pozycji, a że dobrze bronią i mają Igora w składzie nadal, także myślę, że wynik będzie pozytywny.